Dzień dobry, witam serdecznie. To jest ostatni przed świętami Biznes Focus, ale temat bardzo praktyczny. Temat, który oczywiście wraca co jakiś czas na antenę, ponieważ większość z nas to interesuje, będę z moim gościem dzisiaj w bardzo praktycznych aspektach rozmawiał o inwestowaniu na rynku nieruchomości oraz o tym, co w ogóle dzieje się na rynku nieruchomości. Maciej Welman, współtwórca flip na pierwotnym. Tak jest. Cześć. Cześć, witam cię. Dzień dobry. Maciek, widzieliśmy się niedawno w Krakowie, rozmawialiśmy o rynku nieruchomości, ale dość szeroko. Wiadomo, że większość ludzi w Polsce patrzy na to, co się z mieszkaniami dzieje, no bo większość z nas to jednak inwestorzy indywidualni, jeżeli możemy użyć takiego ładnego pojęcia, których interesuje zakup własnego mieszkania, domu i na to patrzą, co się tam dzieje, czy jest drogo, tanio, czy warto, czy nie warto kupować w tym momencie. Sytuacja na rynku chyba jest specyficzna, bo mamy na pewno spadek. Zdolności kredytowej ludzi, spadek zainteresowania mm -hmm. mieszkaniami. Z drugiej strony spadek mm, liczby oddawanych mieszkań, spadek yy, nowobudowanych. I wszystko to mogłoby wskazywać, że mamy pewną zapaść, pewien zakręt na rynku nieruchomości. I teraz zadajmy sobie to podstawowe pytanie. Czy takie sytuacje jak teraz, gdzie czynniki zewnętrzne, makroekonomiczne powodują, że sytuacja dla zwykłego, przeciętnego Konsumenta jest trudniejsza niż jeszcze niedawno, jeśli chodzi o zakup mieszkania, powoduje, że ktoś, kto inwestycyjnie myśli o kupowaniu mieszkań i przyszłość swoją wiąże z tym, że mógłby zarabiać na inwestowaniu mieszkania, czy to jest ten moment dla nich właśnie? Kupuj, bo na giełdzie mówi się kupuj, gdy leje się krew i szukaj okazji. A tutaj, czy na rynku nieruchomości mamy jakąś podobną zasadę? Czy to jest dobry moment Twoim zdaniem? Jak Ty się teraz zachowujesz? W swoich inwestycjach i co byś mógł opowiedzieć w ogóle o tej sytuacji tym, którzy nas słuchają? Znaczy, jeżeli o to, e, o, o, na początku odniosę się do tego, co powiedziałeś, dyleje się krew. No, na, na rynku nieruchomości nie mieliśmy w ogóle jakiejś super ekstra przeceny. Oczywiście zdarzają się wyprzedaże, że deweloper da ci, nie wiem, puchali nasze znaczy pół miejsca postojowego, komórkę lokatorską, zajdzie ci trochę ceny, ale ta procedura promocji, Czyli de facto rabatu od deweloperów, ona istniała cały czas, w mniejszym bądź większym wymiarze. Tylko, że poruszyłeś bardzo szerokie pytanie i trzeba by to było e, odpowiedzieć na nie po kolei. Najpierw e, zacznijmy może od deweloperów. Sytuacja na rynku, tak jak powiedziałeś, jest co najmniej niestabilna, jeżeli chodzi o stopy procentowe, o inflację, o dodruk pieniądza i o rekomendacje KNF-u. I zaczynamy od początku, czyli chodzi o dodruk pieniądza. Dodruk pieniądza na chwilę został wstrzymany, prawdopodobnie będzie odpalony w większym wymiarze. W jakim? Nie mamy tu kryształowej kuli, z tej szklanki niewiele wyczytamy, ale każdy, kto ma jakąś podstawową wiedzę na temat tego, co się dzieje, jak się pieniądz drukuje, to może sobie wyobrazić, że jest to jeden z czynników wysokiej inflacji. Prawdopodobnie główny. I ten dodruk już cały czas będzie istniał, bo systemy finansowe są jakby, nie będziemy w to wchodzić, tak przystosowane, że muszą cały czas drukować pieniądze, żeby to funkcjonowało. Więc ta siła nabywcza naszych złotówek cały czas słabnie. Dwa, e rekomendacja KNF-u, czyli jak szedłeś brać kredyt i dzisiaj mamy e WIBOR na poziomie 6,75 plus... Powiedzmy 2,25 koszt kredytu, to daje nam to 9%, czyli bank normalnie w normalnych warunkach wyliczyłby ci oprocentowanie na 9% i od tego by liczył zdolność, to do niedawna kazał doliczać plus 5% do oprocentowania. No to z 9, jak weszliśmy na 14, to do niedawna były tak oprocentowane kredyty gotówkowe, które chodziły za bardzo drogie. Jeżeli mówimy o wolumenach w miastach typu A, Warszawa Kraków, Trójmiasto, miasto Poznań, Wrocław. To te mieszkania kosztują. Normalne mieszkanie, mówię, dla trzyosobowej rodziny, czy tam dla czterosobowej rodziny, to jest 600 tysięcy w górę. Mhm. To przy rekomendacji KNF-u plus 5% do góry, to zdolności kredytowej okazało się, że nie ma cała klasa średnia. Dobra, cała. Pamiętajmy, że mówimy to o ogółach. Jakaś jej znakomita większość. Znakomita większość. A nawet jak ten człowiek z klasy średniej miał tą zdolność kredytową, mówię o tej sytuacji z ubiegłego roku to presja mediów, głównego nurtu, nie będziemy tu nikogo reklamować, plus taka negatywna narracja wszystkich co do tego, że będzie kryzys, jakby, reasumując, już jest. reasumując można było wyciągnąć wniosek, że generalnie po nowym roku to będziemy jeść chleb i pić wodę, bo na nic nas nie będzie stać. Więc ci ludzie, nawet mogąc sobie pozwolić na zakup, oni odłożyli tą decyzję. Finał tej decyzji znajduje odzwierciedlenie w marcu tego roku, kiedy rzeczywiście ten rynek nieruchomości zauważył znaczącą różnicę. Zauważył znaczącą różnicę z dwóch powodów. Po pierwsze, byliśmy na wysokości, jeżeli chodzi o popyt klientów tej wykładziny, która tu jest pod nami, czyli na poziomie MU, więc jakiekolwiek odbicie jest zauważalne, ale ktoś, kogo stać na mieszkanie, ma zdolność kredytową. Przypomnijmy, że KNF obniżył o do 2,5%. Nawet jak miał zdolność kredytową w zeszłym roku, nie kupił tego mieszkania, bo się po prostu bał. Konflikt, kryzys, będzie bieda, będzie inflacja, może COVID wróci, 100 tysięcy rzeczy on się po prostu bał. Ale jeżeli ci się urodziło dziecko, a mieszkasz w kawalerce, ile czasu możesz odkładać decyzję o zakupie mieszkania, skoro cię na nie stać? Kwartał, dwa kwartały, Trzy kwartały wytrzymasz, ale jeżeli Twoja zdolność kredytowa ci pozwala na zakup, i ty wiesz, że możesz kupić mieszkanie z dodatkową izbą, 40-metrowe, wyprowadzi się z 30-metrowego. Dodatkowo trzy razy z rzędu, chyba już cztery, nie zostały podniesione stopy procentowe, no bo wiadomo, że idą wybory. Dorzucili kredyt no tak. na 2%. Teraz więc... ostatnio też nie podnieśli. No dokładnie, to już był chyba czwarty raz z tak. rzędu, że nie podnieśli. Więc ci ludzie, którzy odkładali decyzję o zakupie i ich stać, też jest pewna pula, więc oni wrócili na ten rynek, bo stwierdzili, że jednak tej apokalipsy w nowym roku nie ma. Ale deweloperzy bojąc się sytuacji, no bo nikt nie wie, ja mam na myśli to, co było, nikt nie wiedział, jak będzie. Ograniczyli produkcję o 40% około. Przed chwilą czytaliśmy, zanim się rozpoczął nasz wywiad, że w zeszłym roku mówisz oddali do... Ale tak, ponad 230 tysięcy mieszkań. 230 tysięcy mieszkań. Eee, nie znam dokładnej liczby, ale zakładam, że przeczytałeś statystykę wszystkich oddanych lokali. Pewnie tak. I trzeba by było z tego wyodrębnić mm, liczbę lokali oddaną przez deweloperów. Okay. Trzeba by to było na pewno podzielić, bo to są domy jednorodzinne, mm -hmm. e, budowane bez ustawy deweloperskiej i tak dalej, bo no, na pewno ta liczba taka jest, no, ale nawet przyjmijmy, żeby to było 50 tysięcy mniej. Dwa lata temu oddano do użytkowania 180 tysięcy lokali. Taki był wynik dwa lata temu, tylko mówię deweloperskich, niech by był podobny. To szacuje się, że w 2023 roku, czyli w tym, którym jest obecnie. Szacuje się. Produkcja deweloperska spadnie o 40%. I teraz zadam Ci pytanie. Chcesz kupić jakieś wymarzone mieszkanie dla siebie? Jakie to jest? No tak, pewnie po pierwsze większe niż te, które mam teraz. Ale konkretnie jaki chcesz metraż tego mieszkania? No Jakbyś dzisiaj poszedł na rynek? Więcej niż 65. Między 65 a 80. Okej, okay, czyli 65-80 metrów. Chciałbyś mieć jakiś taras, jakiś widok fajny tak. w tym mieszkaniu. Czyli mogłoby to być mieszkanie narożne. Tak. Na wyższej kondygnacji. Nie ma. E, <laughs> nie, nie pytam, czy jest, czy nie ma, ale powiedzmy, że takie są Twoje preferencje. 80 tak, metrów tak, tak, tak. narożne, ładnie doświetlone, e, na wyższej tak, kondygnacji. No, jest z, dobra lokalizacja z jakimiś. Z tarasem, na, tak. tarasem powiedzmy po całości inwestycji. Tak, z jakąś zielenia, Każdy ja z nas. Ma wymarzone mieszkanie. Jak idę na studia, to chcę kawalerkę. Potem tak. mam partnera, partnerkę, chcę dwupokojowe, i tak, tak dalej, dochodzimy do 80 metrów. I teraz, tak. jak wyjdziemy na rynek, jesteśmy w Warszawie, szukać takiego mieszkania u dewelopera, to istnieje prawdopodobieństwo, że bardzo duże, powie nam, ok, ale dostanie pan takie mieszkanie najszybciej za dwa lata. Na przykład. I, i ja. Jakby... Akurat zaczęliśmy coś budować. <laughs> Dokładnie, albo mamy w projekcie i się wstrzymaliśmy z budową. Gotowych takich wymarzonych lokali nie ma, no bo one schodzą, one są, zakładam, najlepsze schodzą w pierwszej kolejności. Mówimy na razie o rynku pierwotnym. Tylko mówimy, Tylko o, rynku rynku pier... pierwotnym. Tylko mówimy o rynku pierwotnym, o zakupie mieszkań deweloperów. I teraz musimy się postawić na miejscu tej osoby, która kupuje pierwsze mieszkanie w życiu. Wiesz, ja tych mieszkań kupiłem więcej niż jedno. Eee, zdecydowanie więcej niż jedno. Ale jeżeli ktoś kupuje pierwsze mieszkanie w życiu, jest presja mediów, on nie wie, czy będzie stać go na tą ratę kredytową. Zbierał na wkład własny. I już... Odczekał te trzy kwartały, podjął tą decyzję, że on chce je nabyć. Tak? Dwa lata się przygotowywał. Nie ma Dziewięć miesięcy odlekał tą decyzję. Idzie do dewelopera, powiedzmy w połowie tego roku lub w połowie przyszłego, i się dowiaduje, że niestety nie mamy dla pana produktu. No Może bo za dwa lata. Nie ma produkcji, będzie za dwa lata. Czyli automatycznie jego realizacja jego marzeń się przesuwa o kolejne kwartały, a mamy sytuację, w której Kolejne kwartały przynoszą nam jakieś informacje, jakieś rozstrzygnięcia, aczkolwiek niepewność jest cały czas duża, no bo nie wiemy, jest dużo jest ja, konflikt ja, ja ukraińsko-rosyjski na to, co się dzieje w regionie, tak? Zgadzam się z tobą. Ja tylko mówię o, o sytuacji tej jednostkowej, tak, tak. co ten człowiek będzie miał zrobić. Ja nie mam kryształowej kuli, ja nie wiem, jak się zachowa rynek. Ja tylko na podstawie swojego dziesięcioletniego do, doświadczenia mogę domniemywać, że będzie brakowało optymalnych mieszkań. Optymalnych mieszkań. Bo mieszkań o powierzchni 65 metrów, z, na przykład z małymi balkonami, ze średnim doświetleniem, to będzie w opór. Mhm. Zakładam, że jak pójdziesz do dewelopera i powiesz, że Taka. chcesz średnie mieszkanie, albo trochę poniżej średniej 65 metrów. Takie bardzo, bardzo standardowe. Takie podstawowe, to na które dzisiaj nie ma klientów, bo ta klasa średnia się wycofała, to je dostaniesz. Mhm. Ale my mówimy o tych mieszkaniach, które spełniają stricte nasze oczekiwania. Więc. Ta osoba będzie miała problem z nabyciem. Ale jeżeli już podejmiesz tą decyzję, idziesz do dewelopera i deweloper Ci mówi, że nie ma, to co robisz? W momencie, kiedy chcesz nabyć produkt, a deweloper go nie ma, to co byś zrobił? Ciężko powiedzieć, może zacząłbym się zastanawiać, czy warto coś jednak wybudować, a może zacząłbym się zastanawiać, czy warto kupić coś z rynku wtórnego. W dobrym stanie i, od, i w takim miejscu, jak bym chciał. Czyli jest szansa, że odpaliłbyś jakąś bardzo popularną przeglądarkę internetową. Tak. Nazwijmy ją X lub jakąkolwiek inną i poszukałbyś, czy nie ma czegoś w ofercie z rynku wtórnego, pierwotnego od inwestorów, jakiegokolwiek. No bo już zbierałeś pieniądze, podjąłeś decyzję, stać się na loku. Developer nie ma. Developer nie ma, musisz się przeprowadzić, bo masz dziecko, albo nie wiem, zmieniłeś pracę i musisz mieć blisko do pracy, bo akurat musisz do niej chodzić codziennie, więc z automatu otworzysz rynek wtórny, chociażby zweryfikować, czy jest taka oferta i załóżmy, że ja jestem fliperem i mam w tej samej inwestycji o której myślałeś, mieszkanie kupione etap wcześniej, gotowe, wykończone do wejścia. Czy jest jakaś szansa, że uda mi się tobie sprzedać ten produkt? Ty już ty nie czekasz na niego jeden dzień, ty bardzo długo dojrzewasz do tej decyzji. Trzeba pamiętać, że te osoby kupują swoje pierwsze, jedyne wymarzone mieszkanie w życiu. Z punktu widzenia inwestora jest całkowicie inny. Ja kupuję mieszkania, które spełniają określone cechy, ale one dadzą mi zarobić. Czy ta wystawa okien jest północna, wschodnia, południowa, czy zachodnia? Powiem Ci szczerze, myślisz, że ja to sprawdzam? Nie ma złotej. Wiesz, że określony typ produktu, będzie na niego zapotrzebowanie i nadejdzie moment, w którym jest sprzedaż. Ale jeśli już o tym mówimy, bo o rynku i o tym ogólnym krajobrazie moglibyśmy mówić dużo. No, ludzie mają swoje opinie, ale co do zasady widzimy co się dzieje. I dane liczby mówią same za siebie. Ale porozmawiajmy teraz o praktyce. Ty zajmujesz się zarabianiem na nieruchomościach, zarabianiem na mieszkaniach. Czyli e, słynne flipowanie, m, które już jest w Polsce od paru lat odmieniane przez wszystkie przypadki. Jest nie już, zawsze jest, pozytywnie. Nie zawsze pozytywnie. Jest już parę osób, które powiedzmy ma jakąś renomę, na tym flippingu się zna, opowiada o nim, robi też szkolenia itd., itd. Pomówmy chwilę o tym w praktyce, jak to wygląda. Najpierw od strony tego, kto chciałby się takim flippingiem zająć, to znaczy, co musi się wydarzyć, żebym ja mógł to robić, żeby, żeby na tym zarobić, Eee, czyli jakie narzędzia, jakie zasoby, jaką wiedzę trzeba mieć, żeby to robić. Ty to robisz już paru ładnych lat, opowiedz proszę trochę, jak to działa. Okej, okay. no to może od początku, żeby zacząć zarabiać gdziekolwiek, czy to są nieruchomości, że będziemy produkować chusteczki dla niemowląt, to musimy coś dać. Na kapitał. początku, tak, kapitał oczywiście, ale na początku naszej drogi, jeżeli jestem początkującym inwestorem, to mam jedną najcenniejszą walutę, którą jest czas. czas. Więc muszę poświęcić swój czas. Inwestowanie w, nieruchu, w nieruchomości jest stosunkowo łatwe, stosunkowo łatwe, ale to nie jest proste. Nie możemy do tego podejść na takiej zasadzie, a, bo szwagier 6 lat temu kupił mieszkanie, położył nowe płytki w łazience, zarobił 100 tysięcy, to ja też kupię. Więc nie wychodziłbym w ogóle z założenia, że na każdym mieszkaniu uda się zrealizować zysk. Oczywiście się uda, ale to może być za kolejną dekadę. Mhm. Więc na pewno zaangażowałbym swój czas, bo będąc początkowym inwestorem miałem mało kapitału, a dużo czasu. Tak. Dziś dalej mam mało kapitału, ale tego czasu mam trochę mniej. Ale jest mi łatwiej kapitał pozyskać z racji doświadczenia. Tak, wiesz, już, jak się go pozyskuje. Więc na pewno uzbroiłbym się w wiedzę. Jest bardzo dużo tej darmowej wiedzy w internecie, która opisuje poszczególne przypadki. Nie, nie zrobiłbym takiego randomowego zakupu, kupię, bo wszyscy kupują. Dzisiaj rynek jest w odwrocie, ale jeszcze półtora roku temu to ludzie, e, nie chciałbym powiedzieć, że stali w kolejkach u deweloperów. Ale idę kupić Ale mieszkanie. Ale trochę stali, no trochę było. Trochę tak. stali. Idę kupić mieszkanie, bo wszyscy kupują mieszkania. Tak, tak, tak. No, Jaka to jest w ogóle logika? To ja dzisiaj inwestuję, dlatego że Popyt nikt nie był kupuje. Ogromny, podaż była duża, a teraz nam się wszystko podwracało. To do dzisiaj jest, i to. jest czas na inwestowanie. I przede wszystkim, jak już bym zdobył tą wiedzę, to zrobiłbym kolejny, trzeci najważniejszy krok. Wyszedłbym ze swojej strefy komfortu. Bo to, że ty poświęcisz dwie godziny dziennie wieczorem, spoko, masz czas, wróciłeś z siłowni, nie masz innych zobowiązań, możesz to zrobić. Zdobyłeś wiedzę dwa, ale teraz musisz podjąć najważniejszą decyzję w życiu, czyli zainwestować swój własny kapitał. Czyli ryzyko. Czyli podjąć ryzyko. Inwestowanie zawsze jest zawsze. obarczone ryzykiem. I tu jest to wyjście ze strefy komfortu, gdzie bardzo dużo ludzi dochodzi do tej linii, ale bardzo trudno ją przekroczyć. Jeżeli miałbym dzisiaj kupić swoje pierwsze mieszkanie, ee, Powiem o dwóch typach, które są chodliwe, więc musieli mówić w oparciu o to. Albo kupiłbym małe mieszkanie do 42-3 metrów, tak dwupokojowe. Kawalerka studio, takie trochę. Kawalerka tak, ale tylko gdyby była możliwość wydzielenia drugiej izby. Gdybym okay. kupił kawalerkę 30-28 metrów, 33, gdzie nie mogę wydzielić drugiego jasnego pokoju, nawet 5-metrowego. Okay. Ominąłbym ten produkt. To już trochę o dwupokojowej kawalerze. O albo dwupokojowej O potencjalnie, dwupokoj... o potencjalnie okay, dwupokojowym okay. mieszkaniu. Dlatego, że czasami deweloper sprzedaje mieszkanie jako kawalerkę. Mhm. Nie może wydzielić drugiej izby, bo nie ma doświetlenia i tak dalej. ale ty wewnętrznie możesz dla siebie przejść do mieszkania, oddzielić sobie sypialnię. Okay, możesz. Więc wolałbym kupić mieszkanie 33 metry, dwa pokoje niż 25 metrów, czy 27 kawalerka. To jest dużo lepszy produkt, do 42 metrów. Potem mamy kolejny segment mieszkań. 47-51 metrów to są mieszkania trzypokojowe. To też chodzi za gotówkę, stosunkowo mały wolumen, ale mamy tą dodatkową izbę dla dziecka, na biuro, jakkolwiek. 51 metrów trzy pokoje, a 47 metrów dwa pokoje to jest inny wymiar dla naszego kupującego. Już żeby była jasność, bo na pewno pojawią się jakieś komentarze pod tym naszym wywiadem. Ja mówię o tym, co jest generalnie na rynku. Bo ja tak. kupuję e, w jakimś. Super... Mówisz teraz i na wtórnym, i na pierwotnym? Bo czy tylko na... mówię, ja tylko mówię o rynku pierwotnym. Ja tylko jestem specjalistą pierwotne. od rynku pierwotnego. No zrobiłem jednego flipa na rynku wtórnym. Gratulacje. E, przez tyle lat, a, a grubo ponad setkę zrobiłem na rynku pierwotnym. Mów, i, i, I dlatego ja generalizuję o tym, co ogólnie się mówi. Tak. Bo już miał super lokalizację, to 49 metrów, dwa pokoje będą ekstra, bo masz duży salon. Ale mówimy o tym, co jest na rynku. Lub poszedłbym w segment pół premium lub premium, gdybym miał kapitał. Bardzo ciężko będzie to zrobić na pierwsze mieszkanie, ale jako drugie, trzecie łatwiej i kupił na przykład mieszkanie 85-95 metrów, bo strona popytowa po tej stronie nie straciła za dużo w kryzysie nie potrzebuje zdolności kredytowej, żeby kupić kredyt. Rekomendacja KNF-u ich nie dotyczy, ponieważ oni finansują się z gotówką. Mhm. Czyli te dwa segmenty. A ten cały środek dzisiaj, mówię dzisiaj, bym odpuścił, ponieważ nawet jak spojrzycie na wykresy NBP, to rzeczywiście ten rynek średnich mieszkań, 50-75, on lekko poszedł do góry, czyli dostępność tych średnich mieszkań się zwiększyła. Tutaj cały czas jesteśmy poniżej linii popytowej. No dobrze, załóżmy, że optymistycznie, tego każdy by chciał, jak, jak wiem, jak, nie, jak będzie, nie wiemy, ale załóżmy optymistycznie, że sytuacja nam się odwróci, że inflacja będzie spadać jednak w kolejnych kwartałach, choć musimy się przygotować na to, że ona będzie nam towarzyszyć mhm. raczej przez parę następnych lat na jakimś tam poziomie. Natomiast e, jeśli patrzymy na wszystko to, co się dzieje wokół, no to załóżmy optymistycznie, tak jak mówię, że będzie nam się ta sytuacja poprawiać, ludzie będą mieli tą zdolność kredytową znowu na troszkę wyższym mhm. poziomie, stopy procentowe może nie będą rosły, a może z czasem spadną. Trochę ta wartość nabywcza naszych pensji, naszych pieniędzy wzrośnie. To jakie, czy Twoim zdaniem będzie dokładnie tak samo jak wcześniej, że ten popyt na mieszkania to będzie popyt na podobne mieszkania jak do tej pory możemy to znowu jakoś uśrednić i ty właśnie w ten sposób patrzysz na mieszkania które teraz kupujesz, które teraz inwestujesz, czy jeszcze robisz coś innego i na przykład jest jakiś typ mieszkań, który w ostatnich latach stał się popularny. Mówi się o tych mikrokawalerkach, o tych malutkich mieszkaniach właśnie na pierwsze mieszkanie, gdzie wiele osób, które przyjeżdża do Warszawy do pracy na przykład, no nie stać nawet na 30-metrową kawalerkę, ale już na 18-metrowe takie mikrostudio Która niedługo kawalerkę. będzie zakazana. No właśnie, stać. No to co z tym będzie? To jest w ogóle segment rynku, o którym już zapominamy i powinniśmy to sobie odsunąć na bok. Czy dalej to jako inwestycyjnie można patrzeć jako na coś, co będzie dawać zysk? Okej, okay, to teraz musimy rozbić inwestycje na dwa rodzaje. Jedną z nich jest flipowanie, czyli kupuje mieszkanie i sprzedaje je zyskiem. Czy ja je wykończę, czy ja przytrzymam je, czy podzielę to na dwie mikrokawalerki, nieistotne, chodzi o to, że realizuję zysk z obrotu nieruchomością. A drugi typ, w którym ty teraz troszeczkę poszedłeś, to kupuje mieszkanie, w tym przypadku lokal usługowy o charakterze mieszkalnym, mhm. 18-metrowy i wynajmuje go na krótki, na długi termin. To są jakby to są dwie drogi i no, jeżeli ja przyjeżdżam do Warszawy jako student, do pracy, jakkolwiek i stać mi na wynajęcie, tak jak powiedziałeś, 18-metrowej kawalerki, mikrokawalerki, jeżeli rząd będzie chciał na siłę nas uszczęśliwić, no czyli wprowadzić komunę 2.0 i powie, że najmniejsze można budować 25-metrowe, no to siłą rzeczy, kto tak finalnie oberwie po tych regulacjach? Czy deweloperzy dostaną po tyłku, czy tacy inwestorzy jak ja? Jakby odczuje to na swoim bilansie finalnie. Czy ty, jak przyjechałeś i chcesz wynająć swoje nie, pierwsze? No, na końcu zawsze ucierpią konsumenci. I nie stać się na 25-metrowe mieszkanie, 18 nie możesz wykupić, bo jako inwestor nie kupię, więc nie mogę ci wynająć i będziesz skazany na to, żeby mieszkać w pokoju. Tak. No to finalnie ta osoba, która jest już na przykład nie chce mieszkać w mieszkaniu studenckim, nie chce, e, chce mieć swoje samodzielne mieszkanie, ale może sobie pozwolić na 18 metrów. Nie będzie mogła zrealizować swojej potrzeby mieszkaniowej. Na całym świecie się buduje mikroapartamenty. Czy to Nawet są stany... gdyby była właścicielem tego, może być ciężko sprzedać za te parę lat, na przykład, nie? Takie 18-metrowe, malutkie mieszkanko. Myślę, bo myślę, stać że... mi na większe. To co, myślę że, myślę, że nie będzie problemu ze zbytem tych mieszkań, tylko ty nie będziesz mógł go kupić, bo rząd zabroni budować deweloperom lokale usługowe. Czy I to teraz, teraz powiedzieć, że jakaś część będzie... mieszkań na rynku, to będzie to nielegal jakiś? Nie, no prawo. Słuchajcie, żyjemy w Polsce, ale prawo teoretycznie nie działa wstecz. No Nie powinno. Nie powinno działać też, więc jeżeli wejdzie na przykład ustawa mówiąca o tym, że jest zakaz budowy lokali 25-metrowych od 1 maja 2023 roku, to ona będzie dla nowo wydanych pozwoleń na budowę. Okay, Czy wszystko, co do tej pory powstało, jakby to było. Tak, no bo trzeba to by było. Prawo było nowo, nie powinno tego dotyczyć. Prawo nie powinno, mówię teoretycznie, jakbyśmy żyli w, w państwie prawa, to tak powinno być. Więc to wszystko zostanie wbudowane, ale tych, chcąc kupić ten swój pierwsze mieszkanie, lokal, to za dzisiaj jeszcze kupisz za dwa lata kupisz, no bo pozwolenia są ważne trzy lata. Ale za cztery lata nie będziesz mógł go kupić ani wynająć, bo wynająć będziesz mógł stare lokale. No bo rząd powie, że 25 metrów. 25 metrów w Warszawie po 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy za 4 lata. W przypadku takiego lokalu usługowego to jest 500 tysięcy netto plus VAT, tak? Yy, powolutku zbliżamy się do końca, więc <grym> na wiesz, koniec... To wiesz, w którym miejscu jesteśmy, nie? No tak, na jeste... pierwszym mieszkaniu pi... netto, tak, plus tak. 23% VAT-u, tak? Czyli dało nam to jakieś 615 tysięcy brutto. Tak. Ceny pewnie maleć nie będą, są różne dyskusje na ten temat, ale umówmy się, na razie nie wygląda na to, żeby te ceny miały tak pójść w dół, żeby ludzie to widocznie zauważyli, odczuwalnie... Jakby im media wow. chciały. No. Może tak bym to powiedział, bo była bardzo duża presja. Oczywiście można było gdzieś wyrwać te lokale w tańszej, e, e, w tańszej cenie, w niższej cenie, przepraszam, ale to nie było jakieś e, olbrzymie spektrum. Ja mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu: ja robię średnio osobiście w roku 350 spotkań z deweloperami w sześciu dużych aglomeracjach. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mam przegląd tego rynku. I wiesz ile kto buduje, albo ile nie buduje, i wiem za ile też sprzedaje. To, co już mają i muszą też sprzedawać, no bo kamara. I, I wiem, jak wyglądają negocjacje z deweloperem na jednym mieszkaniu, jak wyglądają na 10, jak wygląda negocjacja z deweloperem na paszce pięćdziesięciu mieszkań. I to nie były żadne. Zdarzały się oczywiście, statystyka na 350 spotkań musisz trafić złoty strzał. Jeden, dwa lub trzy. Ale mówimy o całości rynku. To nie jest tak, że ty dzisiaj wyjdziesz na rynek i ci deweloperzy ci każdy da ci 10-20% rabatu. Nie funkcjonuje coś takiego na rynku. Przynajmniej ja tego nie zaobserwowałem. Jednostkowe przypadki, okej. Okay. Tak, ktoś potrzebował dla płynności, to e, mówi, dobra, pani Maćku, Pan weźmie trzy mieszkania, jesteśmy w stanie coś wynegocjować, ale jakby no, rynek nie zachwiał się w posadach, tak. wbrew oczekiwaniom. Maciek, na koniec porozmawiajmy chwilę o tym, co człowiek, który chciałby się takim flipowaniem zająć i zrobić z tego zarobkowe zajęcie, powiedzmy, co na początku musi zrobić, przyjmując takie śmiałe założenie, że nie ma tyle gotówki, żeby pójść kupić mieszkanie, Jedno, dwa, zacząć od tego, wykończyć się, potem je sprzedać. To jak mógłby zacząć, żeby w to flipowanie wejść i żeby to go nie zniechęciło? No to tak, jak mówiliśmy, najpierw musisz zdobyć tą wiedzę, no ale po jednej stronie mamy wiedzę teoretyczną, po drugiej stronie mamy wiedzę praktyczną. Jeżeli bym nie miał dzisiaj totalnie kapitału, czyli totalnie mówię, że nie mogę nabyć mieszkania, e, nawet żeby je wykończyć i sprzedać, nie mogę nawet nabyć w jakimś systemie płatności y, bardziej korzystnym. No bo da się realizować flipowanie, czyli obrót na mieszkaniu, tylko teraz muszę to wytłumaczyć, żeby wszyscy zrozumieli. Wyobraź sobie, że idziesz do dewelopera, wpłacasz mu 20% wartości lokalu. Mieszkanie kosztuje 500 tysięcy, ja Tobie, jako deweloperowi, daję 100 tysięcy złotych, Ty mi dajesz klucze do mieszkania jako deweloper, ja to mieszkanie wykańczam i sprzedaję. Mhm. Czyli Realnie, jakbym był klientem z ulicy, to musiał mieć 500 na mieszkanie i 100 na wykończenie, czyli 600 tysięcy. W momencie, kiedy mam ten system płatności, wystarczy mi 200 tysięcy. Czyli potrzebny kapitał, początkowo wydający się duży, zredukowaliśmy o 70%. Więc na pytanie, czy mam coś, czy nie mam nic, bo jak mam 200 tysięcy, to mogę i tak wykonać flipa na nieruchomości na rynku pierwotnym. Można to zrobić. Realizujemy takie rzeczy, nie zawsze płacimy wszystko do dewelopera, ale wy pójdźmy jeszcze krok wcześniej. Nie mam wiedzy, doświadczenia i w ogóle pieniędzy. Idę na jakikolwiek event nieruchomościowy. No na bilet muszę mieć. No właśnie. Rozmawiam z ludźmi, buduję relacje i się pytam, czy mogę brać udział przy nadzorowaniu ich remontu. Doświadczony flipper się zgodzi, bo wie, że jak ty nabędziesz doświadczenia, to u ciebie on zacznie pracę. Umawia się z tobą, to potem mi nadzorujesz 10 flipów. Z, oczywiście z odpowiednim wynagradzeniem. Mam teaser, w którym pokazuję swoje produkcje, realizacje, czas, nabywam doświadczenie, gdzie kupować, gdzie projektować, jak rozmawiać z ekipami, jakie umowy podpisywać. Może bym zajął się jeszcze obsługą sprzedażową tego produktu Flippera, z którym współpracuję, dostałbym za nadzór, dostałbym prowizję za sprzedaż. Miałbym ogromne doświadczenie już, myślę, że 10 ogromne, spore doświadczenie, bo obsłużyłem 10 wykończeń i z takim Bagażem, doświadczenia, idę potem na kolejny event i szukam już flipera, który chce być inwestorem pasywnym. Czy łatwiej mi jest rozmawiać z kimś, mając to za plecami, czy w momencie, kiedy nie zrobiłem nigdy nic? Jak nie zrobiłem nigdy nic, ciężko będzie dostać kapitał z ulicy. Umówmy się. Jest to możliwe, ale to jest ekstremalnie jakiś przypadek. Trzeba być realistą i nastawić się na to, że najpierw musimy, jeżeli nie mamy pieniędzy, zaangażować swoją najcenniejszą walutą. A to było jest i będzie czas. I myślę, że taką prostą radą możemy śmiało zakończyć naszą rozmowę. Maciej Welman, współtwórca flip na pierwotnym, był dzisiaj gościem Biznes Focus. Macka można znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Jeździ po Polsce, bywa na konferencjach, spotyka się z ludźmi. Jest, jak widać, człowiekiem, który chętnie podzieli się wiedzą, i fajnie opowiada o tym, jak praktycznie wygląda inwestowanie w mieszkania. Maciek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że oglądacie Biznes Focus, że oglądacie Kompark 24 TV. U nas zawsze treści, które mają być przede wszystkim praktyczne i e, dawać Państwu jakieś poczucie pójścia w dobrym kierunku, albo przynajmniej wiedzy i wskazówki na temat tego, jak można zarabiać pieniądze. Dziękuję uprzejmie. za Widzimy się w kolejnym odcinku.